Agnieszko, znajdujemy się na planie do sesji magazynu Viva. Dzisiaj takie chyba miłe spotkanie. Nie wiem, czy dla ciebie robienie zdjęć to jest przyjemność czy obowiązek, bo widziałem, że taka wymagająca sesja, stanie na wysokim obcasie i trzymanie ciężarków. Faktycznie, ta sesja jest dość wymagająca, aczkolwiek myślę, że będą fajne efekty i to się liczy. Więc to jest taki też czasem a la trening, tym bardziej, że to jest taka, można powiedzieć, sesja troszkę olimpijska, więc myślę, że wyjdą fajne zdjęcia. Muszę zapytać z ciekawości, bo kariera zakończona, już tenisowa, ale kiedy ostatnio zdarzyło ci się zagrać jakiś taki mecz dla siebie? Meczów może nie gram, ale dla siebie trenuję, uprawiam też inne sporty. Właśnie, jakie? Jeżdżę na nartach, gram też w padla, to też jest taka nowa dyscyplina, troszkę zbliżona do tenisa. Więc jeżdżę na rolkach, oczywiście nie teraz, ale no staram się jednak ten aktywny tryb się dalej mieć. Faktycznie jest dość ciężko się wybrać tak zaraz po tylu latach tak maksymalnego wysiłku, ale no muszę, przede wszystkim dla zdrowia jest to ważna sprawa. A to was też zostaje w człowieku taki jakiś hard ducha właśnie dyscypliny, wydaje mi się, że dla ciebie to nie jest problem. A jeżeli chodzi o takie rzeczy, dla siebie, przyjemności, bo też napisałaś w oświadczeniu i później w kolejnych wywiadach, że chciałabyś teraz właśnie mieć taki czas dla siebie i co udało się zrobić przez te 2 miesiące, jakby tak się udało wymienić? Myślę, że przede wszystkim właśnie pojechałam na narty, na których nie byłam przez 18 lat, także udało mi się wyjechać w góry w zimie, gdzie też nigdy na to nie było absolutnie żadnego czasu. Czasem byłam w Zakopanem i to bardziej chyba już jeszcze jesienią, żeby pobiegać, troszkę się... To był jakby trening przed sezonem, więc to absolutnie nie był wyjazd wakacyjny. Więc myślę, że troszkę więcej odpoczynku. To się udało usiąść na własnej kanapie w końcu, widziałem Sylwestra. Tak, dokładnie. Sylwester na kanapie bez meczu 1 czy 2 stycznia, więc no troszkę inaczej na pewno. I tak w głowie już teraz mniej siedzi to, że muszę być rano na treningu zwarta i gotowa, tylko troszkę luźniej. Aczkolwiek obowiązków dalej trochę zostało.